Hej mordeczki, witam was w kolejnym dniu w Barcelonie. Ogólnie wczorajszy dzień to było po prostu takie wow, ponieważ cały już praktycznie wczorajsze popołudnie spędziliśmy jeżdżąc na hulajnogach i powiem wam, że tutaj to jest najlepszy, moim zdaniem, najlepszy sposób przemieszczania się, bo się w ogóle nie zmachasz. To nie jest jak wynajęty rower, że musisz to mieć przy sobie i ogólnie musisz to potem gdzieś odstawić, tylko wiecie, no te hulajnogi sobie po prostu zostawiasz w takim miejscu przeznaczonym do zrzucania ich i jesteś wolnym człowiekiem. I potem druga rzecz, wieczorem byliśmy w klubie. Klub był taki, no taki właśnie typowo turystyczny, czyli dużo takich randomersów i taka mieszanka ludzi, która średnio może nam pasowała. Ale tak czy siak, wiecie, posiedzieliśmy do czwartej czy do piątej, więc no nie było aż tak, że nie było źle, no nie? Naprawdę, tak czy siak było spoko. No więc ogólnie dzisiaj, przez te wczorajsze doświadczenia, planujemy spędzić resztę dnia jeżdżąc właśnie na tych hulajnogach, bo są po prostu zajebiste. Jesteśmy już praktycznie gotowi, jeszcze tylko sobie pomaluję usta, a tak jakoś w tym momencie blado to wygląda bez ust, no i lecimy. Jeszcze przed wyjściem chciałam polecić jeden bardzo fajny produkt, a mianowicie regenerujący balsam do ciała z Eveline'a. Ten balsam zawiera coś, co się nazywa Microbiome Protection, czyli składniki chroniące florę bakteryjną naszej skóry. Dodatkowo jest przeznaczony do cery bardzo suchej i wrażliwej. Ja ogólnie mam na całym ciele suchą skórę. No i to właśnie czuć, że on jest przeznaczony do takiej skóry, bo pomimo tego, że się bardzo szybko wchłania, to potem zostawia takie bardzo miłe i długotrwałe uczucie nawilżenia. Więc tutaj polecam podciuchy, na jesień będzie świetny. Ja na przykład latem używam czasem jeszcze takie tłustsze i mocniejsze nawilżacze, no ale już jesienią, zimą pod dłuższe spodnie, pod dłuższe bluzki to po prostu nie jest komfortowe, dlatego polecam wam bardzo to. No i smaruję się, maluję usta i lecimy. I właśnie, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że do takiego kremu oczywiście możecie sobie trochę skruszyć rozświetlacz, albo możecie tutaj trochę rozświetlacza w płynie i wtedy już w ogóle będziecie miały dwa w jednym i zawsze będziecie pięknie rozświetlone, pięknie nawilżone. Ja tak właśnie zazwyczaj robię, że sobie skruszam jakiś taki mocno drobinkowy rozświetlacz do kremu i to wygląda nice. No powiem wam, że te hulajnogi są świetne. Ogólnie bardzo wam polecamy te hulajnogi, ponieważ Barcelona jest niezwykle, a to niezwykle płaskim miastem. No i taką hulajnogę może założyć sobie każdy, a na przykład te rowery, które tutaj są i są rozstawione po całym mieście, są tylko dla mieszkańców, więc przyjeżdżacie, myślicie, o super sobie pojeżdżę, a się okazuje, że nie można. Oczywiście można też wynająć rower, no ale potem jesteście za niego odpowiedzialni, musicie go odstawić, coś tam, a te hulajnogi sobie po prostu rozstawiacie w takich konkretnych, określonych na mapie miejscach i robicie co chcecie. Jest ich strasznie dużo jednak. No. Bardzo dużo, naprawdę nie ma żadnego problemu z znalezieniem, także to jest super. Ogólnie, jeżeli korzystacie z takich aplikacji za granicą, to najlepiej byłoby założyć kartę Revolut. Darmowe jakby konto, powiedzmy, w aplikacji, które zakładasz. No. I w zasadzie masz fajne bardzo przeliczniki i przewalutowanie jest na bieżąco i jest bez... Bez swojej prowizji. Bez prowizji jest, tak. Tak normalnie, że się płaci, że jakieś banki dają prowizję na przewalutowanie i tak dalej. A tutaj jest to jakby darmowe i bardzo... No plus jest dodatkowa karta, którą można płacić w internecie i w zasadzie wszędzie. Tak. Jak korzystacie z takiej aplikacji, no to w sumie wydaje się, że ona jest bezpieczna, super wszystko. Tylko moim zdaniem lepiej właśnie jest skorzystać z Revoluta, nie podpinać swojej głównej karty, swoich tak. głównych danych, bo na tej karcie, wiecie, macie cały swój hajs, a na Revolucie możecie sobie przelać, powiedzmy, ile chcecie, tyle, ile chcecie. Na dzisiaj i tyle. Na przykład jeśli się okaże po jakimś czasie, że ta aplikacja ściąga jakiś stały abonament czy coś, to nie ściągnie wam za dużo, bo idziesz do klubu i się nie boisz, że coś tam za dużo wypijesz i nierozsądnie wydasz. Albo że skasują tam do drinka, nie? Na przykład coś takiego. Bo nagle tyle nie będziesz na Revolucie, tak. Bo nie przelewasz. No bo na Revoluta przelewasz sobie tylko powiedzmy 200 na bieżące wydatki, tak. Stówek, tak na bieżąco, kontrolujesz co się dzieje. Plus doładowanie jest super łatwe, bo można doładować nie tylko przelewem, ale też właśnie na przykład z Apple Pay albo coś takiego, może trwa sekundę dosłownie. No i założenie jest też super wygodne, samego konta. Tu wam pokażemy, jak wygląda proces zakładania. Żeby dostać tą taką fizyczną kartę, ona zazwyczaj przychodzi po paru dniach.
po zamówieniu, ale mamy dla Was linka do założenia konta z darmową przesyłką. Tak. Tak, żebyście byli zainteresowani, to super. Ale jeżeli jesteście akurat teraz na wakacjach albo bardzo potrzebujecie pilnie, to genialnym rozwiązaniem jest założenie tego konta. Myśmy założyli to konto chyba w 3 minuty razem z podpięciem dokumentów i weryfikacją, dosłownie do parę minut. I można założyć sobie wirtualną kartę od razu bez opłat i tą wirtualną kartę dodać na przykład do Apple Pay'a czy tego Android. Tak, dokładnie, potem iPhone'em portfela. Wszędzie w sklepach wszędzie płacisz. Zbliżeniowo płacisz tym. W zasadzie proces, nie wiem, może maksymalnie 5-10 minut, że nie trzeba się martwić czego, że o cholera, jutro wyjeżdżam, przydałoby mi się, ale nie dojdzie karta, spoko, zakładasz to, tu płacisz telefon, że nie obrócz się płaci. Najlepiej też na wakacjach jest wtedy, jak po prostu zostawicie swoją oryginalną, tą główną kartę w pokoju i wtedy nawet jeśli ktoś was, wiecie, bierzecie tylko rewolta ze sobą, nawet jeśli ktoś was okradnie czy coś, to nie musicie za granicą blokować swojej karty i potem zastanawiać się, skąd wezmę hajs, skoro moja karta jest zablokowana, tylko jeśli ktoś cię okradnie, to masz wtedy tego rewoluta, on ci tam wyda max tyle hajsu, ile tam przelałeś, więc przelewajcie moi z telefonu, można w sekundę zablokować, zrobić sobie nową wirtualną i nie przerwiesz wakacji, nie przejmujesz w ogóle, nie? A twoja normalna karta jest bezpieczna i nie masz problemu. Także zapraszamy do linka i polecamy. No, to jest naprawdę świetna sprawa. No, a my jedziemy po kolejno dalej, kolejnogować. Wróciliśmy teraz na jakieś 2 godziny do naszego Airbnb odpocząć trochę. Ponieważ potem już, wiecie, mamy ostatni wieczór w Barcelonie i ogólnie idziemy dzisiaj na imprezkę. Znalazłam właśnie takie lokalne imprezy techno, które odbywają się w Barcelonie raz w miesiącu. To się nazywa Hex. Obczajcie sobie, jeśli lubicie ten klimat. Te imprezy to są 12-godzinne rave'y w jakimś takim podobno starym garażu, starej jakiejś hali. Więc wydaje mi się, że może być co nie widzicie. No, tylko właśnie teraz musimy odpocząć, ponieważ od tego całego chodzenia mamy strasznie nogi w dupie i tak nas plecy bolą. 3 dni ciągłego latania, ale wiecie co, no ta Barcelona jest tak po prostu super, że jakoś ciężko jest się zatrzymać, ciężko jest sobie odpuścić, bo ciągle chcesz zobaczyć coś jeszcze, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto. Poszliśmy wczoraj z Michem na imprezę i myśleliśmy, że wrócimy z niej jakoś tak wiecie, kulturalnie 5-6 rano, a w sumie wróciliśmy na te jakoś o 10 dzisiaj, więc w sumie albo 11. W sumie w chacie wzięliśmy tylko szybki prysznic, spakowaliśmy się, no i właśnie przyjechaliśmy teraz do parku, żeby sobie jeszcze trochę nad wodą posiedzieć, pochillować, a stąd jedziemy już po prostu na samolot. Powiem wam, że Barcelona jak dla mnie to był najlepszy wyjazd tego roku. Super, super miasto, super klimat, super jedzenie. Też to właśnie impreza, na której byliśmy wczoraj, bardzo fajna. Ogólnie mam takie wrażenie, że klimat tego miasta na maksa mi odpowiada. Więc jak tutaj rozważacie Barcelonę, to polecam. Nie będziecie żałować. I teraz jest w sumie jeszcze jeden tylko problem, jedna rzecz, nad którą się zastanawiam. Bo ten nasz plakat Picassa jednak na mnie wchodzi do walizki. I zastanawiam się właśnie, jak go przewieziemy. Czy będziemy musieli coś dopłacić za to, czy nie. No ale kurde, chcę mieć ten plakat w korytarzu, tak więc no jakoś kurczę będą musieli nas przepuścić z nim. Mamy godzinę 2 w nocy, my właśnie dotarliśmy do chaty. Ogarnęłam się i leżę już w łóżku i teraz tylko zgaszę światło i spać. Ale jeszcze muszę wam powiedzieć o jednej rzeczy, którą odwaliliśmy, ponieważ zgubiliśmy właśnie na lotnisku naszego Picassa. Więc kurde, chodziliśmy z tą rurą przez ostatnie parę dni, cały dzisiejszy dzień, tylko było hasło dnia, kurde, nie zgubi Picassa, nie zgubi Picassa. I kumacie, że na lotnisku już u nas w Gdańsku go zostawiliśmy. Oczywiście jutro będziemy tam dzwonić i mamy nadzieję, że się znajdzie, ale jak nie, no to po prostu porażka, ja pierdolę. Tak więc jutro wam dam znać, czy się znalazł. A w tym momencie dobranoc.